Cześć, z tej strony Maciek. Dziś wszystko na temat LUFS, normalizacji głośności, a więc o tym, jak powinniśmy przygotować nasze nagrania, czy jest jakiś poziom optymalny, którego powinniśmy się trzymać, czy przygotować różne wersje dla różnych serwisów streamingowych, czy to ma sens, oraz czy powstrzymywać się przed robieniem głośnych, efektownych nagrań. O tym wszystkim w tym filmie versus oczywiście pomiary RMS, no bo do niedawna w zasadzie, jeszcze kilka lat temu w zasadzie te nagrania były przygotowane w bardzo różny sposób. Jedne były głośne, inne były cichsze. Prowadziło to do wojny głośności. No i tak jak to na przykład nagranie, niektóre były oczywiście głośne. A nagrania na przykład akustyczne były realizowane zdecydowanie swobodniej. Tak na przykład jak to nagranie tutaj. Po prostu realizatorzy dźwięku, producenci mieli pełną swobodę w ustalaniu tego ostatecznego poziomu głośności. I dziś również ją mamy, tyle że możemy zostać skontrolowani niejako przez serwisy streamingowe. A więc zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Pokażę Wam to na przykładzie Machine. I tak teraz za pomocą threshold będę zmniejszał próg, a zatem podnosił głośność tego nagrania. Tak też właśnie dochodziło do sytuacji, w których mieliśmy bardzo dużo przekompresowanych nagrań i duże różnice w poziomie głośności pomiędzy różnymi utworami. Co gorsza, tak też było w telewizji. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze takie czasy, kiedy oglądało się film i nagle wybuchała reklama. Chcesz tworzyć i nagrywać muzykę? Najlepsze szkolenie online. Wejdź na musaneo.com. Reklama, którą właśnie oglądaliście, została przygotowana przeze mnie na potrzeby publikacji w TVN w ramach takiej akcji Pomagajmy sobie, za co TVN-owi jeszcze raz dziękuję, że dał taką możliwość publikacji takiego krótkiego spotu. No i oczywiście przygotowałem go w dwóch wersjach. Ta wersja, którą słyszeliście, była bez normalizacji głośności, natomiast ta druga, którą w tej chwili widzicie na ekranie, jest już przygotowana z uwzględnieniem normalizacji głośności. Tu wykorzystuję darmowy miernik Yulin Loudness Meter 2, aby pokazać Wam, jaki będzie średni poziom. I tutaj ta normalizacja przebiega do jednostek LUFS. Zintegrowany poziom powinien wynosić 23 na minusie. Chcesz tworzyć i nagrywać muzykę? Najlepsze szkolenie online. Wejdź na musaneo.com. A zatem obserwujcie wskazania zintegrowanego poziomu LUFS. Widać wyraźnie, że mieszczę się dokładnie w tych zalecanych widełkach. Problem okazał się na tyle ważki, że zdecydowano się go rozwiązać na drodze prawnej w wielu krajach. W Stanach na przykład powstał Calm Act, w Europie zajęła się tym Europejska Unia Nadawców, tworząc różne rekomendacje. No i tworząc je szybko zorientowano się, że pomiar tak średniego poziomu RMS nie jest wystarczający. Po prostu daje on bardzo różne rezultaty w zależności od tego, jak zrealizowane jest nagranie. Tak na przykład jazgotliwe, źle zrealizowane nagrania, ale lekkie w basie dawały na przykład niskie wskaźniki RMS, jednocześnie nie będąc przyjemne dla naszego ucha, przekompresowane i tak dalej. Z kolei nagrania zrealizowane bardzo przestrzennie, poprawnie, ale z dużą ilością głębokiego basu czy subbasu na przykład miały bardzo wysoki poziom RMS. Zatem normalizacja tylko i wyłącznie średniego, wyliczanego matematycznie poziomu nie miała sensu. Dlatego stworzono jednostkę LUFS czy LKFS, która uwzględnia własności naszego słuchu. Ja zresztą swego czasu na swojej stronie, czyli musaneo.com, w kursie, który nazywa się Sekrety profesjonalnego brzmienia, nagrałem kilka odcinków dotyczących właśnie różnego typu mierników. Zastanawiałem się też, jaki jest optymalny poziom RMS i co na jego wpływ, więc nie chcę tego wszystkiego powtarzać. Chcę teraz zająć się właśnie pomiarem LUFS i wytłumaczyć Wam, na czym on polega. W W skrócie możecie po prostu przyjąć, że w pomiarze RMS poziomu średniego wartości są identyczne dla fali sinusoidalnej o dowolnej częstotliwości. W przypadku LiFS tak nie jest, brane są pod uwagę własności naszego słuchu. Rozpocznę od wygenerowania kilku przebiegów sinusoidalnych w programie Isotope RX, a więc sięgam po tak zwany Signal Generator. Rozpocznę od 1000 Hz. Posłuchajmy. Tak jak widać, poziom średni tego przebiegu to dokładnie minus 12 dB RMS. Teraz wygeneruję sobie 100 Hz. Tak jak widać, poziom tego przebiegu to również minus 12. I na koniec może 5000 Hz. Również minus 12. A jak w takim razie będzie w przypadku pomiaru LUFS? A teraz pomiar w jednostkach LUFS. I tak widać na miernikach, tutaj akurat pomiar na najkrótszym odcinku czasu, widać, że w jednostkach LUFS częstotliwość sinusoidalna 1 kHz, 1000 Hz ma dokładnie ten sam poziom, co w przypadku pomiaru RMS. Resetuję wskaźniki i sprawdźmy wobec tego 100 Hz. Tak jak widać, w tym pomiarze 100 Hz ma poziom zaledwie okolice minus 14 LUFS, podczas gdy w pomiarze RMS byłoby to nadal minus 12. I na koniec 5000 Hz. Nie resetuję nawet wskaźników, bo wiem, że tutaj ten wynik będzie wyższy. Zobaczcie, aż minus 8,7. Zatem znacznie więcej niż w przypadku pomiaru RMS, który wykazał minus 12. I tak różnice pomiędzy pomiarem RMS a pomiarem LUFS wynikają wprost z ważenia krzywą K. W pomiarze LUFS w mniejszym stopniu brane są pod uwagę częstotliwości niskie, a zatem mamy tu poniżej 100 Hz działający taki niejako filtr górnoprzepustowy, a zatem możemy w nagraniu umieścić dużą ilość informacji w niskich tonach, dużo subbasu, napompować to nagranie energią w dole i ono nie będzie miało przesadnie wysokiego poziomu LUFS z tego powodu. Wzrośnie RMS, LUFS pozostanie na umiarkowanym poziomie. Co innego wysokie częstotliwości, bo tutaj one są w większym stopniu brane pod uwagę przy ważeniu. Tu mamy, krzywa podbija, zdaje się, około 4 dB częstotliwości z okolic 2 kHz i więcej, to taki filtr pułkowy, a zatem tworząc nagrania jazgotliwe, przejaskrawione, jasne, brzydkie, przesterowane, zostaniemy za to zwyczajnie ukarani. Nasze nagranie zostanie w większym stopniu ściszone. Pokażę Wam teraz w praktyce, jak przebiega taki pomiar w jednostkach LUFS na przykładzie mojego nagrania pochodzącego z kursu Miksowanie muzyki elektronicznej w praktyce w 3 odcinkach czasu. Let Me Hold You, Cichy MJ and Ian Flow. No i tak jak widzicie, pomiar LUFS przebiega na 3 różnych odcinkach czasu. Za chwilę o tym powiem więcej. Natomiast na dole widać tu także wskaźniki poziomu RMS. No i zwykle wskazania te RMS-owe są, z moich doświadczeń wynika, 2-3 dB wyższe i głównie powinniśmy jednak obserwować to, co dzieje się w LUFS. A zatem pierwsze wskazanie to wskazanie tak zwane chwilowe. I tutaj pomiar jest wykonywany przy wykorzystaniu takiego przesuwanego prostokątnego okna. Długość czasowa to 400 milisekund bez bramkowania, a zatem jest po prostu prowadzony w sposób ciągły. No i widać, że dla bardzo głośnych fragmentów to mogą być okolice nawet minus 7, tak jak widzicie. Drugi pomiar to pomiar tak zwany zintegrowany, czyli pomiar od początku do końca. No i tutaj, tak jak widzicie, on wzrósł po tym głośniejszym fragmencie do okolic właśnie minus 12 i w momencie występowania cichych fragmentów on będzie sobie powoli spadał, więc fluktuacje tego wskazania są znacznie wolniejsze. Znów głośniejsze fragmenty będą powodowały, że ten pomiar będzie nam troszkę rósł, a zatem ten pomiar tak zwany zintegrowany jest zawsze prowadzony od samego początku do końca, a zatem musimy posłużyć się albo jakimś narzędziem właśnie do statystyki w edytorze dźwięku, albo po prostu zmierzyć ten poziom od początku do końca nagrania. No i ostatni pomiar to pomiar uśredniony, krótkoterminowy. Tutaj mierzony jest na długości okna czasowego 3 sekund. Także on wykazuje takie umiarkowane fluktuacje i można kierować się nim przy słuchaniu właśnie muzyki. Korzystając z okazji zachęcam do rzucenia okiem na mój kurs Miksowanie muzyki elektronicznej w praktyce na stronie musloneo.com. filmów, 4,5 godziny materiału wideo oraz ślady do pobrania i miks do porównania. A zatem wiecie już, że LUFS mierzymy na 3 odcinkach czasu, to może być pomiar chwilowy, krótkookresowy, 3 sekundy i zintegrowany, czyli na długości całego nagrania i ten właśnie, tak właśnie zwykle mierzy się nagrania do publikacji w serwisach streamingowych. Specjalnie nie włączałem światła, żeby pokazać Wam te dane, które znalazłem w sieci. Zaglądałem też na strony serwisów i starałem się nie pomylić. Zresztą to się ciągle zmieniało w ostatnich latach. Jeżeli pominąć tutaj te standardy stricte telewizyjne, minus 27 dla Netflixa oraz minus 23, minus 24 dla programów telewizyjnych w Europie i w Stanach, to zresztą są kompatybilne te standardy, bo mamy 1 decybel tolerancji, to w dziedzinie muzyki mamy okolice w zasadzie minus 14. To jest poziom, który przyjął najwięcej serwisów Amazon, Spotify, Tidal i YouTube. Apple zgodnie z rekomendacją Audio Engineering Society pozostaje przy poziomie minus 16 LUFS. To minus 11 dla Spotify Loud pomijam, bo to jest w zasadzie funkcja programu. Zatem no, przyjmując te dane, że nagrania głośne będą ściszane do poziomu minus 14 dB, powinniśmy raczej nie tworzyć nagrań ciszych. Chyba że nagrywacie ambient albo może jakieś nagrania akustyczne, audiofilskie, wówczas być może nie musicie się tym poziomem przejmować. Do takiego normalnego słuchania, gdzie te utwory będą gdzieś w playlisty wrzucane, myślę, że należałoby tworzyć nagrania o poziomie co najmniej takim, a raczej nawet wyższym. W przypadku nagrań muzyki elektronicznej zupełnie nie ma problemu z uzyskaniem poziomów wyższych niż minus 14. Jak zmierzyć zintegrowany poziom LUFS, który będzie brany pod uwagę przy normalizacji głośności? Zaprezentuję Wam to na przykładzie Isotope RX, nagranie, które przed chwilą słuchaliśmy, i sięgam do statystyki Waveform Statistics Alt-D i tak jak widzicie, poziom zintegrowany tego nagrania Integrated Loudness to minus 12,4 LUFS, pomimo tego, że głośne fragmenty dochodziły tutaj do poziomu nawet minus 7. Zresztą, co jest wskazane, możemy nawet klikając tutaj odnaleźć miejsce, w którym występuje ten najgłośniejszy fragment. Czasem jednak możecie mieć wątpliwość, czy przygotować nagranie, czy zgranie masteringowe głośniejsze, czy cichsze, które będzie brzmiało lepiej, czy lepiej dać nagranie, które być może będzie na granicy tego progu minus 14 LUFS. Czy też może dać silniej skompresowane nagranie, bo może będzie lepsze na przykład do publikacji w serwisach, z których pobierają DJ-e, a może lepiej się będzie prezentowało na playlistach i tak dalej. A więc zobaczmy jeszcze, jak wygląda ta kwestia ze ściszaniem. Mam tutaj bardzo fajny przykład, nagranie, które miksowałem właśnie dla Grega Heldena, Greg Helden and Grzech featuring Pesos Sax. Nagranie przygotowałem w wersji głośnej, które ma taki poziom zintegrowany LUFS aż minus 7,5 oraz cichszą wersję tego samego zgrania, którego poziom zintegrowany LUFS wynosi 10. A zatem można byłoby przyjąć, że to nagranie zostanie ściszone o 4 jednostki, 4 decybele. Wiele edytorów dźwięku pozwala nam zasymulować ten proces, to znaczy obniżyć zintegrowany poziom głośności na przykład do tego poziomu minus 14. Teraz tak zrobię i zobaczymy, jak będą prezentowały się te nagrania, a więc tym razem sięgam po narzędzie, które nazywa się, zdaje się, Loudness Control, które jest tutaj. Program analizuje teraz całe nagranie, no i znormalizuje to nagranie do poziomu minus 14 LUFS, czy LKFS, Loudness K-Weighted Full Scale. Zatem to jest to samo co LUFS, używa się tych terminów zamiennych. Klikam Render i program generuje nagranie o dokładnie takim poziomie głośności, jaki uzyskamy niejako w streamingu. Przy czym oczywiście nie polecam robienia tego przed publikacją. Zadanie normalizacji należy już do samych serwisów. I to samo wykonam teraz dla drugiego zgrania, czyli tego głośniejszego. Tak jak widzicie tutaj, ten poziom, który sobie oznaczyłem jako minus 7, był znacząco przekraczany w kilku miejscach, ale nie szkodzi. Zrównuję teraz poziom tego nagrania. Wniosek jest taki, niezależnie od tego, czy zdecyduje się opublikować, czy właściwie Greg Helden zdecydował się opublikować zgranie głośniejsze czy cichsze, oba zostaną ściszone, przy czym to głośniejsze oczywiście bardziej, zatem pozostaje kwestia tego, które tak naprawdę brzmi lepiej. Posłuchajcie sami. Zatem zapewne, przynajmniej tak w większości przypadków było, kiedy puszczałem na warsztatach z miksu i masteringu to nagranie, większość osób wybierała jednak to nagranie odrobinę cichsze, a więc to bardziej dynamiczne, po prostu jako odrobinę klarowniejsze, chociaż pomimo tak dużej różnicy w głośności, tak naprawdę różnica ta subiektywna w odbiorze tego nagrania nie jest de facto duża. Biorąc jednak pod uwagę, że nasze nagrania, zwykle trochę głośniejsze, będą i tak ściszone. Po prostu nie ma sensu w sposób sztuczny windować tego poziomu. Powinniśmy raczej zadbać o to, żeby po prostu nagranie brzmiało możliwie jak najlepiej. I to powinno być tak naprawdę naszym głównym celem. Jest jeszcze jeden drobiazg, o którym zapomniałem powiedzieć. Należy też pilnować poziomu szczytowego. Serwisy streamingowe zalecają, by przysyłać nagrania, które dobijają do minus 1 decybela w trybie True Peak, a więc uwzględnienie interpolacji, bądź minus 2 decybele True Peak w przypadku nagrań bardzo głośnych. Zatem tak naprawdę te nagrania, zanim obniżyłem ich poziom, i tak trzeba byłoby obniżyć ich poziom o przynajmniej właśnie 1 czy 2 decybele. Przy okazji polecam też oczywiście portal Loudness Penalty, Czyli kara za głośność można tutaj analizować za jego pośrednictwem nagrania i tak jak pamiętacie, cichsze zgranie Grega Haldena o poziomie zintegrowanym minus 10 LUFS zostanie pewnie ściszone o około 4 decybele, czyli 4 jednostki LU. Zobaczmy, no i dokładnie tak się stanie, biorąc pod uwagę, że te serwisy właśnie przyjęły poziom minus 14 LUFS jako poziom docelowy. Te wartości mogą czasem nie znaczyć się różnić, bo nie wszystkie serwisy korzystają z tych samych metod wyliczenia. Na przykład w przypadku replay gain jest to bardziej skomplikowane. To nagranie jest dzielone na krótkie fragmenty, poddawane właśnie też filtracji, ale innej zdaje się niż ta ważona K. No i te wyniki po prostu są inne. Tam zdaje się jest brany pod uwagę odcinek 96 czy 4%, taki najbardziej reprezentatywny, więc te pomiary mogą niekiedy się czasami różnić, ale generalnie stosując albo tego rodzaju pomiar, albo jakąś wtyczkę, albo właśnie edytor taki jak iZotoper X, raczej będziecie mieli dość dobry pogląd na to, co stanie się z nagraniem. Uwaga, reklama. Film, który oglądacie, to tak naprawdę jeden z 44 odcinków, które zawierają często kilka różnych filmów, w których pracuję właśnie z procesorem iZotop Ozone. No dobrze, ale gdzie ten kurs jest dostępny? Jest dostępny oczywiście na mojej stronie, czyli na musoneo.com pod tytułem Mastering krok po kroku, a więc musoneo.com, Mastering krok po kroku, kategoria Mastering oczywiście. Kurs jest także dostępny w ramach prenumeraty tak zwanego pełnego dostępu, czyli takiej mojej oferty Netflixowej, gdzie po prostu w ramach opłaty półrocznej bądź rocznej możecie zyskać dostęp do wszystkich kursów. Ten akurat jest obecnie pierwszy na liście, bo jest to najnowszy mój kurs. No i obejmuje bardzo różne zagadnienia. O tym chciałem Wam właśnie opowiedzieć. A więc w szczególności odpowiada na pytania, jak zorganizować swoją pracownię, jeżeli chodzi o odsłuch, jak pomierzyć charakterystykę za pomocą nawet zwykłego mikrofonu pojemnościowego, używając darmowego oprogramowania, jak skalibrować monitory, jak w ogóle ustawić, jak znaleźć dla nich optymalne miejsce. Wbrew pozorom to troszkę więcej niż zasada trójkąta równobocznego. Też o pracy z różnymi poziomami, o słuchawkach, o korekcji toru słuchawkowego, cała masa też odcinków dotyczących mierników. No i później oczywiście już praktyka masteringowa, pokazuje na przykładach, nie pamiętam ile dokładnie z tych nagrań, jest ich chyba 7 czy 9 nagrań. Różne aspekty tych nagrań poprawiam za pomocą różnych narzędzi, a więc bardzo dużo na temat kompresji, dużo na temat kontroli najniższego pasma i dużo na temat stereofonii. Temat taki, który wydaje się dosyć prosty, łatwy, ale tak naprawdę, żeby wykonać to poprawnie, żeby nagranie nie było za wąskie ani za szerokie, to jest też nie lada sztuka. Także bardzo Wam polecam ten kurs, jest już dostępny na mojej stronie, jestem z niego bardzo dumny, także koniecznie zajrzyjcie. Będę też tworzył niedługo PDF z takim zbiorem informacji na temat tego kursu. Będzie też pewnie dostępny, tak jak mój darmowy e-book na stronie po rejestracji, więc zapraszam, wpadajcie. Na dowód tego, że to działa, chciałem Wam pokazać jeszcze to samo nagranie już opublikowane właśnie przez Grega, więc mój mix, mój master i pokażę Wam statystyki dla nerdów. Zobaczcie. Wszystko, co musicie zrobić, to kliknąć gdzieś w obrębie samego okna z filmem, prawym przyciskiem myszki, i wybrać funkcję statystyki dla nerdów. W lewym górnym rogu pojawi się informacja o tym, ile wyniosła ta normalizacja głośności. Widać tutaj, że nagranie zostało ściszone o właśnie okolice 4 dB. Domyślnie normalizacja głośności służy po prostu temu, żeby dobrze nam słuchało się muzyki, żeby nie było dużych różnic głośności pomiędzy utworami. Służy komfortowi słuchacza, temu, żeby ta muzyka brzmiała możliwie jak najlepiej, ale niektóre serwisy pozwalają ją wyłączyć bądź zmienić jej ustawienia. Spójrzcie na moje konta na Spotify i Tidalu. Jeżeli chodzi o Tidala, prawa połówka ekranu, to można wyłączyć normalizację w ustawieniach, a więc w ustawieniach streamingu znajdziecie opcję normalizacja dźwięku. Jeżeli chodzi o Spotify, to tutaj również można zmienić wiele rzeczy, jeżeli chodzi o ustawienia. Spróbuję to teraz pokazać. Ustawienia i tutaj możecie wskazać na przykład poziom głośności. I tak poziom normalny to minus 14 LFS, poziom głośny to minus 11. No i tutaj domyślam się, że z tej funkcji będą chciały korzystać na przykład osoby, które na przykład chcą słuchać muzyki w warunkach dużego hałasu z zewnątrz, nie mają słuchawek na przykład z aktywną redukcją dźwięków otoczenia, bądź na przykład mają słuchawki o dość wysokiej oporności i chciałyby słuchać troszkę głośniej. Wówczas mogą sobie zmienić te ustawienia. Z kolei osoby słuchające na przykład muzyki poważnej prawdopodobnie wybiorą opcję cichą, która normalizuje nagrania do minus 23 LUFS i prawdopodobnie wtedy te nagrania brzmią po prostu najlepiej. Chcąc publikować nagrania w różnych serwisach, warto się zapoznać z ich wytycznymi. Tak, jeżeli chodzi na przykład o Spotify, to dość dobrze opisuje to ten artykuł. Spotify deklaruje, że normalizuje nagranie do poziomu minus 14 LUFS według zaleceń właśnie Unii Nadawczej, przy czym normalizuje całe albumy, co też jestem często właśnie o to pytany. To oznacza, że po prostu ciszej zrealizowane utwory będą po prostu cichsze względem innych, dokładnie tak jak sobie tego życzycie. No i też platforma tutaj wskazuje, że normalizuje czy poszczególne traki, kiedy słuchamy albumu lub jakiejś tam playlisty. Generalnie albumów jako całości nie normalizują platformy takie jak YouTube czy Pandora. Większość jednak skłania się ku temu, by albumy traktować jako pewną całość. Jeszcze dalej idzie właśnie Tidal, który z kolei stara się normalizować całe playlisty, bo tak też wychodzi z badań, że ludzie generalnie wolą słuchać playlist przy takim znormalizowanym wspólnym poziomie. No jeżeli dostarczycie nagranie, które będzie miało wyższy poziom niż ten minus 14, no to oczywiście zostanie ono nieco ściszone. Jeżeli będzie niższe, no to może ten poziom zostać podniesiony. I tutaj tylko niektóre serwisy będą ten poziom podnosić, ale tutaj w grę może wchodzić na przykład działanie jakiegoś limitera, więc raczej byłbym ostrożny. No i tutaj jest wyjaśnienie też, co znaczą te właśnie ciche i głośne poziomy, no i pewne rady, jak przygotować materiał, więc w szczególności z zaznaczeniem właśnie tego poziomu minus 1, minus 2 dB True Peak. Jeżeli chodzi o kwestię zapasu dynamiki, a więc tego poziomu szczytowego pozostawionego o 1 dB czy 2 dB niżej, chodzi po prostu o zabezpieczenie się przed negatywnymi konsekwencjami konwersji do formatu MP3. Zaprezentuję Wam to na przykładzie nagrania czy mastera właśnie, który wykonałem dla Tomka Pawłowskiego, nagranie Everything Beautiful. Posłuchajcie. Bardzo ciekawe nagranie i chyba ciekawy też przykład wykorzystania wielu modułów Isotope Ozone. Chcę zaprezentować to w szczegółach w kursie, pewnie na przestrzeni wielu odcinków, więc teraz do rzeczy, króciutko na temat tego poziomu szczytowego. Tak jak widzicie, on w tej chwili na wyjściu wynosi dokładnie -1. Kiedy jednak włączyłbym teraz emulację kodeka MP3, to ten poziom zapewne wzrośnie, więc włączam. Tak jak widzicie, w tej chwili ta emulowana rozdzielczość to 128 kilobitów na sekundę i spójrzmy w takim razie na wskazania poziomu szczytowego. Tak jak widzicie, one wzrosły o prawie 1 decybel, a zatem ten zapas jest naprawdę potrzebny, bo w procesie konwersji do MP3 może po prostu dojść do przesterowania nagrania. A zatem na koniec kilka rad od wujka Maćka. Przede wszystkim twórzcie i finalizujcie nagrania w taki sposób, by brzmiały możliwie jak najlepiej. Czyli róbcie po prostu to, co tak naprawdę służy muzyce, bo ostatecznie to muzyka powinna brzmieć przyjemnie dla ucha, dynamicznie, odpowiednio. Nie patrzcie tak bardzo na ten poziom LUFS. Nie traktujcie też tego poziomu -14 jako docelowego. Nie starajcie się utrafić w -14. Ja zazwyczaj, kiedy realizuję nagrania, to budzę się w momencie, czy kończę tą pracę, kiedy mam na miernikach poziom zwykle -12, -11 LUFS na przykład. Bardzo często się to zdarza. Czasem pracując nad dynamiczną muzyką klubową, już na etapie produkcji, tworzenia na przykład bitu z basem, już uzyskuje właśnie po jakiejś tam ekwalizacji, odpowiedniej doborze próbek, na przykład poziom -8 RMS, to przykłada się właśnie na te -10 w LUFS. Także tym bym się nie przejmował. Jeśli zamierzacie opublikować album, to też pamiętajcie, że większość serwisów szanuje to, że publikujecie album i nie będzie w sposób sztuczny windować poziomu tych cichszych nagrań. One po prostu pozostaną cichsze, tak jak sobie tego życzycie, jeżeli chodzi o album. Oczywiście, jeżeli macie nagrania, w których występują bardzo ciche części i bardzo głośne, to one mogą brzmieć odrobinę ciszej, tak generalnie na serwisach streamingowych, więc warto te różnice wyrównać, ale też do pewnego stopnia, bo ta dynamika, ta makrodynamika plików też jest bardzo ważna i o tym też będę jeszcze mówił w swoim kursie. Z moich obserwacji też wynika, że działanie limitera nie powinno być zbyt głębokie, a więc niezależnie od tego, ile to nagranie ma, to tak naprawdę ten limiter raczej nie powinien działać mocniej, ścinać te szczyty niż te 2-3 decybele, tak przynajmniej wynika z moich doświadczeń. No i to chyba tyle. No, najważniejsza jest tak naprawdę muzyka. To ona musi brzmieć dobrze. Nie ma też sensu w sposób sztuczny windować tego poziomu i to jest chyba dobra wiadomość tak naprawdę na koniec dnia.